W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu nadciągnął Salmanazar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu daninę. Jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, od 1 do 4 wersetu. W tym czasie panowali w Judzie królowie tacy jak Achaz w latach 735-716 oraz Hiskiasz w latach 726-697. Ozeasz, lata 732-722, który był 19, a tym samym ostatnim królem północnego królestwa Izraela, uknął spisek przeciwko swojemu poprzednikowi Pekachowi i zamordował go. Pismo mówi, że objął on po nim władzę, jednakże występują dwie różne daty rozpoczęcia tego panowania. Najwyraźniej Ozeasz miał problem, aby utrzymać swoje wpływy w królestwie, które coraz bardziej chyliło się ku upadkowi. Być może musiał uzyskać zgodę potężnego króla Asyrii, aby zacząć rzeczywiste sprawowanie władzy w Izraelu. W każdym razie już niewiele później został jego wasalem. Wprawdzie Ozeasz czynił to, co złe w oczach Pana, jednak czyniąc zło, nie zaszedł tak daleko jak jego poprzednicy. Bóg, sędzia całej ziemi, zawsze osądza sprawiedliwie. On zna serca i waży je na swojej świętej wadze. Dlatego jego słowo wspomina i o tym. Asyryjski monarcha ostatecznie pojmał króla Ozeasza i zawładnął całym jego krajem oraz armią. Przez 3 lata oblegał on Samarię, aż w końcu miasto poddało się. Król asyryjski wykrył bowiem spisek Ozeasza, który zamiast płacić mu coroczną daninę, wysłał posłów do króla egipskiego, aby prosić go o pomoc. Ta podwójna gra nie skończyła się dobrze ani dla niego, ani dla narodu izraelskiego. Słowa Pana Jezusa o służeniu dwóm panom z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 13 werset: żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi, znalazły tutaj swoje dosłowne wypełnienie. Jest to też ważna lekcja i dla nas. Imię Ozeasz oznacza wyzwolenie, ale niestety ten król nie okazał się dla swojego ludu wyzwolicielem. Wprawdzie mógł on przynieść wybawienie 10 plemionom izraelskim, jednakże właśnie za jego panowania Izrael został wzięty do niewoli asyryjskiej i rozproszony na wielu miejscach. 10 plemion nigdy już nie powróciło z niewoli. Nastąpi to dopiero w przyszłości, jak się rozpocznie nowe przymierze, a dokona tego dla swego narodu sam Pan Jezus. Dziś oczekujemy na przyjście Pana Jezusa po Kościół, który Pan Jezus weźmie ze sobą do nieba w czasie pochwycenia. Bezpośrednio po tym zacznie się 7 lat ucisku. Po tym okresie Pan Jezus przyjdzie z nieba na ziemię i ustanowi nowe przymierze z Izraelem i Judą. Będzie to 1000 lat trwające Królestwo Pokoju, opisane w Księdze Jeremiasza od
rozdziału 31, werset 31.